Szanowni Państwo, otwieramy dzisiaj pierwszą wirtualną strzelnicę w powiecie bialskim. W ubiegłym roku Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs na budowę tego typu obiektów. Oczywiście przygotowaliśmy stosowny wniosek. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy 80% dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. 20% to jest kwota blisko 40 tysięcy złotych. To był wkład własny powiatu bielskiego. Proszę Państwa, mam ogromną nadzieję, że ta strzelnica w znacznej mierze przyczyni się do tego, że nabory do klas pierwszych będą po prostu większe. Jest to dodatkowa oferta edukacyjna, z którą wychodzi szkoła i myślę, że ta strzelnica będzie właśnie w taki sposób funkcjonować, że młodzież będzie mogła w ramach zajęć dodatkowych trenować swoje umiejętności strzeleckie. Strzelnica wirtualna jest bardzo bezpieczną strzelnicą, bo na tej strzelnicy nie używa się ostrej amunicji. Tutaj praktycznie wygląda to tak jak w grach komputerowych, ale oczywiście kwestia nauki posługiwania się, obsługi broni, kwestia umiejętności celowania, to wszystko wygląda tak jak na strzelnicy prawdziwej, więc na pewno tego typu strzelnica jest przede wszystkim bezpieczną strzelnicą i w dużym stopniu uczy obycia z bronią, uczy umiejętności strzeleckich. Inwestycja w bezpieczeństwo, można tak powiedzieć. Tak, dokładnie, inwestycja w bezpieczeństwo i tak jak powiedziałem wcześniej, są tutaj w tej szkole klasy mundurowe, więc potencjalnie jakaś grupa uczniów, absolwentów tej szkoły rozpocznie pracę, czy to w Straży Granicznej, czy w wojsku, czy w policji. I już trafią tam osoby w znacznym stopniu przygotowane do tego, jak posługiwać się bronią. Pomimo to, że jest to zamknięta i nie wyglądujemy, cały czas odwiedzimy. Świętujemy otwarcie strzelnicy Strzelnica w powiecie 2022. Całość inwestycji wyniosła 190 tysięcy. Także dość dużo pieniędzy udało nam się pozyskać. Zwiększyło to i atrakcyjność kształcenia w naszej szkole. Bez porównania jest, w zasadzie jest to w 100% bezpieczna strzelnica, także zwiększyło również bezpieczeństwo uczniów. Uczeń, który po takim przygotowaniu, jak tu możemy mu teraz oferować, wychodzi już w zasadzie przeszkolony z zakresu strzelania, tak jak na prawdziwych strzelnicach z broni ostrej. W naszej szkole klasy mundurowe funkcjonują od 2007 roku i kształcimy w trzech kierunkach. Jest to Straż Graniczna, klasa wojskowa i klasa policyjna. Uczniowie zachwyceni są tą strzelnicą, bardzo chętnie korzystają z zajęć dodatkowych, ponieważ tutaj w związku z otwarciem strzelnicy mamy również opiekuna strzelnicy, mamy kółko zainteresowań, więc tu uczniowie już się wpisują w kolejkę. Strzelnica składa się z czterech pozycji takich strzeleckich, więc miejsc strzeleckich, więc tutaj wiadomo, że z dużą grupą nie da się naraz pracować, musi być to w grupach czteroosobowych, ale bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, młodzież jest bardzo zadowolona z tej strzelnicy. Prowadzi te zajęcia profesjonalnie przygotowany człowiek do prowadzenia tego typu zajęć, więc nawyki, które nabywają uczniowie korzystając z broni, są takie same jak przy broni ostrej, więc tutaj mówię, już mogą się uczyć, a później wykorzystać te umiejętności również przy broni ostrej, jeżeli zdecydują się na kontynuowanie tego zainteresowania, bądź znajdą się w szeregach jakichkolwiek służb mundurowych. To jest element na pewno, który sprawia, że szkoła średnia staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów z okolic.
Myślę, że tak. Na pewno o tym przekonali się obecni uczniowie. Mam nadzieję, że również to zwiększy zainteresowanie naszą szkołą i serdecznie zapraszam do naszej szkoły, jeśli ktoś chciałby w tym kierunku się kształcić. Ale kształcimy również w kierunku akademickim i tutaj też nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby uczniowie z kierunku akademickiego też korzystają ze strzelnicy, też umawiają się na zajęcia kółka strzeleckiego. Doświadczenie mam do pracy z bronią, jestem emerytowanym funkcjonariuszem, 23 lata przepracowałem w policji. Oczywiście od 6 lat uczę w szkole w Janowie Podlaskim i tutaj w Wisznicach. W chwili obecnej w związku z powstaniem strzelnicy multimedialnej wspieranych przez starostwo, w związku z 3 profilami klas mundurowych, zostałem zatrudniony jako kierownik strzelnicy i prowadzę kółko strzeleckie. Jest to strzelnica multimedialna, polegająca na wyświetlaniu hologramu w postaci obrazu 3D przez odpowiedni rzutnik, skonfigurowany z jednostkami broni. My posiadamy 2 jednostki broni, jaką jest karabinek M4 oraz pistolet Glock. Jest to strzelnica całkowicie bezpieczna, nie używamy tu kul typowych, strzelamy z lasera połączonego bezpośrednio ze spustem. Odbywamy strzelania na tarczach typowo strzelniczych, punktowych oraz typowo zajęciach terenowych, które są istotne przy edukacji wojskowej, która klasa też znajduje się w liceum w Wisznicach. Połączenie lasera ze spustem po wycelowaniu w cel i naciśnieniu spustu laser pokazuje nam, w którym miejscu padłby nabój. Poza tym podstawową rzeczą tej strzelnicy, jaką przyjęliśmy, jest wykonywanie wszystkich czynności, tak jakbyśmy byli na strzelnicy otwartej, normalnej czy zamkniętej na pracy z bronią palną. Czyli wszystkie po kolei czynności są wykonywane identycznie. Mechanizm powtarzalności oraz zachowań ucznia z bronią pozwoli nam później do łatwiejszej pracy i przygotowania go do pracy w służbach mundurowych już dla instruktorów do strzelania z broni palnej. Widać zaangażowanie, chęć pracy i chęć pozyskiwania, posiadania wiedzy na temat pracy z bronią. Jednak ta broń zawsze intrygowała uczniów i nieważne czy chłopców, czy dziewczyny, jest ich tak powiedzmy po połowie, coraz większe grono przychodzi strzelać. Na chwilę obecnie strzelamy w ramach zajęć z edukacji wojskowej, edukacji policyjnej, Straży Granicznej, także z kółka strzeleckiego, gdzie wyselekcjonuje nam się w najbliższym czasie pewna grupa osób, bardzo zaangażowanych i bardzo chcących strzelać, co też wydaje mi się, że przełoży się później na pracę tych osób w służbach mundurowych, bo to są osoby, które widać od razu na samym początku, że wiążą swoją dalszą przyszłość ze służbami mundurowymi. Poniedziałek pierwsze zawody o najlepszą klasę, o puchar najlepszej klasy, o indywidualne. Także pierwsze zawody zostały przeprowadzone, wypadły bardzo fajnie, pozytywnie zostały odebrane i w kolejnym czasie planujemy zorganizować zawody między uczniami, nauczycielami i zewnętrznymi. Strzelamy do tarczy punktowej. Akurat te zawody odbywały się na zasadzie strzelania z pistoletu, repliki pistoletu Glock. Pierwsza część taka przygotowania i próbna, później 2 serie strzelania, zliczane punkty dla każdej osoby i klasowo, dlatego były 2 konkurencje, indywidualne nagrody i dla najlepszej klasy, którą została oczywiście klasa 3 policyjna. Starcza jest od 10 do 1, punkty są zliczane w całości.